Cześć wszystkim, znowu Pomo 7, ściąg Baldur's Gate 3. Dobrze, dzisiaj zaczniemy odcinek od pogadania sobie trochę. Zauważyłem, że po ostatnich wydarzeniach towarzysze mają trochę kwestii do pogadania. Więc pogadajmy z wszystkimi w obozie. Cześć. Hi. It's me, Yenna. You remember me, right? You were really nice to me before, and my mum hasn't come back yet. She might come later. I don't think she's coming. Could we maybe stay here? What harm? She's little, won't take up much space, or make much of a dent in our provisions. Zapasami od dawna nie mieliśmy żadnych problemów. Tym bardziej, że mamy, powiedzmy, że mamy ludzi w obozie, którzy mogą się tobą zająć, nie żeby to pewnie miało mieć jakieś znaczenie. Oczywiście, że możesz to zostać, Yenna. Wybierz sobie miejsce i się rozgość. Yes! You've got a fire and everything! I can cook really good! Whatever you want! Thank you, thank you! Nie zdążyłem pogadać z jej lisem, ale zobaczymy. Burn away the shadows she hides in, tear off her mask, and you'd reveal her for what she is, a shivering child. Przez cały ten czas w artefakcie więziony był książę Gitianki, aż trudno w to uwierzyć. Your parasite communes with Lazelle's. Her heart races as she learns of the events inside the astral prism. Orpheus, Gith's only son. He lives. It is not the Geich visitor that Vlakith would destroy and Voss would set free. It is Orpheus, the blood of the mother, the prince of the comet. Książę musi być potężny, skoro jest w stanie zablokować zbiorowy umysł Illitidów. And even more powerful still. It said he could bring 1,000 Githyanki to their knees with one command. Listen close. The Emperor spoke only in half-truths. For you to know the tale of Orpheus, you must know the tale of Gith and of Vlakith. Long ago, when we rose up against our Geish slavers, Mother Gith made for the Hells to secure an alliance with the Archdevil Tiamat. Tiamat gifted the Githyanki our red dragons. Gith remained in the Hells, and Tiamat's envoy proclaimed Vlakith our ruler. The first Vlakith of many. It is Vlakith 157 whom my people now call Queen. Dobra. Co ma z tym wspólnego Orfeusz? Orpheus is Gith's only son. He led his mother's own honor guard in a coup against Vlakith I. It was Kithrak Voss himself who slayed the prince in vicious battle, or so the Varshis teach us. Yet the Prince of the Comet's been with us, subdued by that repugnant Illithid. Should Orpheus go free, he would tear Vlakith's empire to pieces and build new glory from the scraps. Brzmi jak dobre wyjście. Zatem Voss miał rację, Orfeusz jest ziarnem, z którego wykiełkuje upadek Vlakith. The seed and the sower. Every word Voss spoke, he spoke true. Orpheus is the living proof of the Queen's lies, and the living weapon that conquered our Geich slavers. One word from his lips, and the people would doubt. Two words, and they would rage. Three words, and they would bow to the true heir. If the Githyanki are to be free, the Prince of the Comet must lead the way. To jest trochę... konflikt interesów. Z jednej strony nie możemy go uwolnić, ponieważ zamienimy się wtedy w Illitida, a z drugiej strony wydaje się, że to byłoby dobre wyjście. Zobaczymy, jakie będziemy mieli dostępne opcje w tej kwestii. Astralna kijanka cesarza może obdarować nas nadzwyczajną moc.
Ona nie będzie tego robić. Co Orfeuszu? Dobra, na razie nie potrzebuję nic więcej wiedzieć. Emre? Każdy towarzysz miał chyba jakąś kwestię odblokowaną. Been mocked by villains of all sorts, but Orin, she is beyond even Thorm. Her mind is twisted beyond recognition. What is she capable of? And where will she strike next? Nic więcej? Dobra. Be honest. What do you think of the new look? Szczerze, srebrne włosy lepiej, bardziej pasują niż poprzednie czarne. Well, I'm glad someone does. Perhaps I'll get used to it. I have a lot to get used to right now. Wspaniale, że wyznawcy czar mogą nas wypatrywać. Możemy ich wykorzystać, by znaleźć twoich rodziców. I hope so. So long as I'm willing to stroll right into the Mother Superior's trap, they have no reason to not tell me where to go. Czego powinniśmy szukać? Worm's Crossing is a choke point. If I wanted to intercept a new arrival, I'd find somewhere before the bridge, blend in amongst the crowds, and wait. Most people seeking entry to the city will be refugees. I'd look wherever they're gathering. Okay. Czy jeszcze masz do powiedzenia? Orin's little display was just intended to rattle us. We mustn't let her succeed. We need to stay alert all the same. Ciekawe, że mamy tyle opcji dotyczących romansu, że mieliśmy uczucia. Chcę rozwiązać naszym związku, chcę poradzić wszystkim to, co... Nie, to wygląda jak błąd. Ale dobra, mniejsza. Co wy macie do powiedzenia? Orin toys with us where she could destroy us. Whatever her motivations, I hope she reveals them quickly. That foul shapeshifter Orin is like a scavenger beast. Probing us for weaknesses. Do not let her shake your resolve. Miałeś jakieś wieści od Taniela, odkąd wyruszyliśmy? I have. He speaks to me during my nightly meditations. He is well. And Oliver also. At times they are one, and at others they divide. Easier for playing, perhaps. And the land thrives also. I doubt you would recognize it. Perhaps one day, you and I can both return and see it for ourselves. Jak sobie radzę, twoim zdaniem? Given the circumstances, you're faring as well as can be expected, I suppose. Dobra. A Marni, masz coś do powiedzenia? Fate spins along. Dost thou require a new ally? Gdzie podziała się Arabella? Or mayhaps the girl has left to hew her own path. She left you a letter. Thou couldst read it, or thou couldst not. Such is the way of autonomy. Hast thou other business? Dobra, zobaczmy ten list. Atrament jeszcze nie wysychał, liścik spisano starannym charakterem pisma. Hej, wiele ci zawdzięczam. Choćby to, że nie wiem, jak wygląda brzuch od węża. Brzuch węża od środka. No i to, że dzięki tobie mogę zostać w twoim obozie. I jeszcze to, że dzięki tobie wiem, co stało się z mamą i tatą. Jestem teraz sama i Kostuch mówi, że to dobrze. Muszę pozwolić, by mnie poprowadził w splot. Ile orientuję,
O ile się orientuję, ciągnie mnie do wrót Baltura, więc tam udam się w pierwszej kolejności. W każdym razie dziękuję za wszystko, nie zapomnę ci tego, Arabella. Mamy jakieś zadanie? Zbierz sojuszników? Arabella nauczyła się już kontrolować swoją moc, możemy mieć pewność, że wesprze nas swoją magią, kiedy przyjdzie pora. Okej. Okay. Coś macie do powiedzenia? Co zrobisz, skoro twój ojciec nie żyje? Look after my angel, of course. She's been through more than I can bear to think about. 100 years in the Shadowfell. 100 years being murdered by Sharans over and over. It fills me with a rage I can hardly contain. She's a formidable woman, my Aelin. But no one could escape such horrors unscathed. She's in my hands now, and I intend to help her through whatever's to come. Will both of us stand by you when the time comes to put down the horror that threatens this city? We are your allies. For life. Okej. Okay. Ciekawe, czy to... Myślałem, że będzie tak wpis w tym sojusz. Znajdź, zbierz sojuszników. Powinnaś na dobre dołączyć do mojego obozu. Możemy wspólnie zwalczać moce zła. You must face the chosen of Bane and Baal. I will do my part to see them laid low. A jak zamierzasz wykorzystać zyskaną wolność? I am free from my bonds, but not my duty. To już chyba czytaliśmy. I will help. Dobra. Dobra, gdzie jest Jaheira? Tutaj. So Baal's chosen is a doppelganger. I should not be surprised. They have ever been among his favorite servants. Orin is testing you. Either she thinks herself a predator playing with her food, or she feels what you might do. And you just told her. That is refreshing, I suppose. Masz doświadczenie z doppelgangerem? Doppelgangerami. This all begins to ring a little too familiar for my liking. The last time I fought doppelgangers, the Balspawn Sarevok was using them to subvert the city government, aid his rise to power. But Orin is more predator than politician, I think. She simply wants to make us feel hunted. Isolated. Tell the Lordling that Orin is watching. Seems that Gortash and Orin have had a little falling out. We should leverage that. Przy okazji, większość rzeczy związanych z Saverokiem to jest Baldur's Gate 1, więc coś, na czym się nie znam. Więc nie pamiętam tego. Znaczy, nie pamiętam. Nie znam tego wątku, o którym ona mówi. Jak sobie radzisz bez swoich harfiarzy? You think me lonely? In truth, I prefer travel in a small pack such as this. Unburdened by numbers, we're free to act rather than react. A little like the old days. With allies, every bit as peculiar. Give or take a few tadpoles. Twoje doświadczenie to duży atut. A kind way of saying, ye gods, I hope her dusty bones don't break at the first blow. Fear not for me. I will try my very best to keep up. Ask it. Możemy coś jeszcze zapytać? Nie, to same pytania. Dobra. Co tam u ciebie słychać? I brought my own paring knife. Now I just need some ingredients, and I'm gonna make something really good, I promise.
Dobra. A co twój piesek, lisek? I'm just a kotek. Cat. But please, talk to Jena. Nic ci nie zrobił, kociu. I don't like talking. Wiesz, co się stało z matką Jeny? Nothing good, I don't think. She was so very sick. Maybe she made like a cat and went off to spend a last life. Czy Jena źle cię traktuje? Jena is my best friend. She's kind. Help her, not me. Mogę cię pogłaskać? But please don't. Oh. Dobra. Nie widzę nigdzie naszego obozowego zwierzaczka. O, jest tutaj. Tobie dostaną się w takim razie głaski. You smell very delicious, but I will not bite you. Chyba zostaniesz ze mną. Yes. Fun. Podoba ci się to? Nice here. To już gadaliśmy. The cave smell like rot. Dobra. To wszystko. Dobra. Póki co nie potrzebujemy zbytniego odpoczynku. Dobra. Jest tutaj dużo zakamarków do pozwiedzania, więc pozwiedzam wszystkie możliwe. Jeżeli znajdę coś ciekawego, to nagram, a jeżeli nie, to będziemy kontynuować dalej w kierunku smoczej przeprawy. Dziwny wół. Niezdolny do czego? Not for you to know. Rzadki z ciebie okaz, prawdziwy krasnogrzbiet rzeczny. Sądziłem, że będziesz bardziej rozgarnięty. A, nie możemy rzucić na niego przyjaźni. Okej, to jest przyroda, myślałem, że to będzie perswazja. Rzucimy ponownie. Well, come close. Your mind to mine. Are you satisfied? To najmniej wołowe myśli, jakie kiedykolwiek widziałem. Czym ty jesteś tak naprawdę? Keep quiet. And you won't have to find out. Czy to ma być pogróżka? That's up to you. Czymkolwiek jesteś, natychmiast się ujawni. All I wanted was a bit of hay, a good brushing and a clean stall. The simple life. Is that so much to ask? Okej. Okay. Czym ty jesteś? Szlam. Dobra. Dobra, ma dużo punktów życia. Dobrze by było go jakoś obezwładnić. Mądrości nie ma zbyt dużo. Blood comes easy these days. No holding back. Dobra, spróbujmy go prosto pociachać na razie.
Dobra. Okej, okay, niestety dużo kwasu rzucił dookoła. Czy jesteś odporny na trucizny? Jesteś odporny na obrażenia od kwasu. Odporność na obrażenia cięte. Na szczęście niezbyt dużo mamy obrażeń ciętych. Dobra. Dobra, załadujmy mu wypalający promień. I odejdź. Dobra. Też już wszystko. A ciebie spróbujemy zaśmiać. 75%. Całkiem niezła szansa. Dobra, ale mimo wszystko... Odejdę trochę dalej. Dobra. Kontynuujemy nawalanie. Może to spowodować, że się jej śmiech skończy. Dokładnie. Skąd masz księżycowy promień? A, z włóczni. Dobra, co możemy z czwartego poziomu zawalić? Piorun nie chcę marnować, bo zaraz... Nie wiem, to jest to przerowe, dobra. Lodowy nóż. Czwartego poziomu. Dobra. Czemu by nie? Ja akcji jeszcze nie wykonałem. Myślę, że po prostu do niego strzela. Dobra. No dobra. Powinien już... Powinniśmy go zabić w tej turze. I don't think I'll ever look at an ox quite the same. Dobra. Domyślam się, że zadanie twierdziło, że mogliśmy mu pomóc, czy coś. Skoro tak się nazywało zadanie, pomóż diabelskiemu wołowi. Ale nie był zbyt kooperacyjny. Za każdym razem, gdy zadasz obrażenia do ognia, zyskujesz magiczną błyskotliwość na dwie tury. To przydałoby się Gale'owi. Zmieniasz kształt lub przebierasz się, zyskujesz premię do wszystkich testów. Ciekawe. Dobra. I trochę więcej zwojów. Dobra, przy okazji
Awansowałem o poziom. Dobra, zobaczmy. Nowe czary. Umiejętności zmień. Możesz dostosować biegłości w umiejętnościach na liście poniżej. Jeżeli masz biegłości danej umiejętności, dodasz premię. Okej. Może nie. Możemy dodatkową sztuczkę wybrać. Tańczące światła, pomniejsza iluzja. Zjadliwe szyderstwo z obrażenia zadaje. To weźmy to. Magiczne tajemnice. Czary. Piątego poziomu, tak? Unieruchomienie potwora brzmi fajnie. O, to jest ciekawe. Wypędzające ugodzenie. Spróbuj wypędzić cel do innej sfery egzystencji. Przywołanie żywiołaka jest całkiem spoko. Żywiołaki całkiem nieźle działają. Dobra, zastanówmy się. Wezmę unieruchomienie potwora. Natomiast tutaj mamy dwa. Wyzwanie błyskawicy też jest całkiem fajne, jak to działa dla Jaheiry. Myślę, że to byłoby całkiem fajnym czarem ofensywnym dla nas. Przeciwzaklęcie to w sumie też fajna opcja. Mam dużo mam komórek czarów, z których niezbyt często korzystam. Więc wezmę. Dobra. Umiejętności mistrzowskie. Mogę wziąć występy. Przydałoby się biegłość z winnych dłoniach mieć. Ale teraz to już chyba za późno. Akrobatyka? Co jeszcze? Nie wiem. Perswazji ciekawe, że nie możemy wziąć. Zastraszanie. Albo weźmy oszustwo. O. Dobra. Czy chcemy coś wywalić? Nie, generalnie to jest całkiem dobry zestaw. Ze swobody ruchów czasami nie korzystam, ale to jest czar, który jak się przyda, to się bardzo przyda. Więc zostaniemy przy tym, co jesteśmy. Dobra, domyślam się, że przy następnej walce może nam reszta drużyny awansować. Więc zwiedzam dalej. Zapomnieliśmy z tym panem porozmawiać, jak tutaj ostatnio byliśmy. On ma coś ciekawego do powiedzenia. Thanks to you. Who are you? Someone who bet that you'd never be foolish enough to actually show your face in this city again. But here you are. And the gold in my purse is soon to take flight. Jesteś Szaraninem, prawda? Z klasztoru Posępnej. There have been whispers about you, sister. About your faith, your loyalty, your company. I can't help but feel the strangest twinge of disgust as I look upon you. Is it true? Has our lady forsaken you? Pozwól Posępnej to załatwić. I know the truth. I know my parents still live.
Tell me where they are, and I have no quarrel with you. I'm afraid the quarrel is unavoidable, thanks to you. Now I must report your reappearance. If you are intent on bringing matters to a head, then seek out the House of Grief in the Lower City. Though, if I was you, I'd be very tempted to just forget it all and disappear. You have some form of doing so, after all. Ciekawe, że nie było opcji, żeby mu skopać tyłek. Dobra, domyślam się, że wątek będzie kontynuowany, jak dostaniemy się do środka miasta. Zobaczymy. Obóz górów. Czy my ich znamy? Rechtej Hathran Rust. My friend from the Hag Swamp. You're a bright light on a dark day. Oh. Dlaczego? Co się stało? We underestimated an enemy. Frey, Valdisk Durovna. Frey, Valdiska Blast. Our tribe left camp on a rescue mission. Only Alma and those you see here returned. Okej. Ty parowałeś na Astariona. Ciekawe, jak wam to się udało. Dobra, co ich zabiło? The wretched undead. Im orak. Netej. Krasin. Netra. I will say no more. It's not my tale to tell. No. That shame is mine alone. I thought I knew the faces of all your friends, Gandrel. But this one is new to me. Jestem Punio. A friend met on the road, my lady. I told you of the stranger in the swamp. They killed not only that Fen's hag, but also the undying General Thorm, if the rumors are true. Two fine trophies. Perhaps I can interest you in a third. Być może, co masz na myśli? Baldur's Gate is haunted by many things, but one of its most insidious is the vampire Cazador. For years, his foul spawn have stolen away innocents at night, whisking them back to his palace. Recently, they struck our camp. They took our children, every last one, our whole future. We are monster hunters all. Our purpose is to kill beasts like these. But in our haste to save our little ones, we were rash. We charged straight into an ambush. They tore us to pieces. Vampire spawn and werewolves. I have never seen a vampire's lair so heavily guarded. What's left of my tribe is wounded and broken. We cannot stand against him to save our children. But perhaps the Slayer of Ketherick could. Ciekawe. Biorąc pod uwagę, że ten gość pracował dla Cazadora, polując na Astariona, nie rozumiem w takim razie, co tu się dzieje. Czy oni przez przypadek pracowali dla Cazadora, byli oszukani? Czy teraz robią nas w konia? Jak mam się dostać do pałacu, skoro jest tak silnie strzeżony? The main entrance is blockaded, but there is another way. Near the park you will find a broken tower, mid repair. Climb the scaffolding and you can enter his palace. It may be watched, but you will not walk into the slaughter that we did. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. If you do this, our entire tribe will be in your debt. On our honor, it will be repaid. May the gods keep you and damn your enemies. Mam teraz przeczucie na tak 75%. Że oni robią nas w konia i to jest zasadzka zastawiona przez Cazadora. No nie wiem. To lose our children is a tragedy. To Fulmer insists that... Wszyscy zdają się być zbyt dramatyczni. Our dead fought well. They died well. I hope I can live up to their example. No nic. W każdym razie i tak mieliśmy
zamiar udać się do Cazadora, za Starionem czy nie. Więc myślę, że to będzie kolejny z punktów przejściowych naszej podróży. Dobra, zobaczymy. Tutaj jest coś ciekawego. Dużo zwłok i obłoki pary. Ale się temu przyjrzymy. Przy okazji, tutaj był... Tak, jesteśmy w tej stronie mapy. Tutaj był, tak jak widzicie, wrak statku. I na nim znaleźliśmy bardzo fajny amulet. Naszyjnik żywiołowego wzmocnienia. Gdy jedna z twoich sztuczek zadaje obrażenia, dodaj do zadawanych obrażeń modyfikator czarowania, czyli plus 5 w przypadku Jaheiry. Nie widać tego tutaj, ale powinno zadziałać, ale... Coś, co by się pewnie, myślę, przydało bardziej Gale'owi. Jaheira zazwyczaj wali piorunami niż sztuczkami. Dobra. W takim razie rozgrupujmy się i ja będę szedł przodem. Dobra, percepcja, porażka. Z czego jest percepcja? Z inteligencji? Nie, z mądrości. Jaheira też powinnaś mieć całkiem niezłą percepcję. No one back home will ever believe this. Trap. Be cautious. Can't afford to stay idle. Looks like a trap. To jest dużo. To jest. Friend or foe? Guildsman or stone bastard? Marający lord kamienia. Teraz do niego podejdziemy. Tylko niech nasi mędrcy właśnie poidentyfikują te pułapki. Dobra. Nie. Okej, dobra. Zapasy. Przy okazji, masz coś do powiedzenia? Zwłoki są zbyt zniszczone. Wyglądasz... wygląda to, że... jesteś w trochę kiepskim stanie. Może podleczymy cię na dobre? Na dzień dobry. Take your my legs. Tell the others. Let the boss know. This man is not long for this world. Spróbuj mu pomóc. It's too late. This man is far beyond anyone's help. You hear the blood gurgle in his struggling lungs. His last ounce of strength is spent. No one stopped me yet. Szczęście, śmierć ostatnio nam nie przeszkadza w rozmawianiu z ludźmi. The corpse has nothing to say. Oh. No dobra, to idźmy dalej. Tylko znowu coś mnie... Znowu coś mnie obciąża. Druga ręka Vecny? Skąd my to mamy? Nie pamiętam. With a grinning face. This skąd my to mamy? Iron flask is sealed with a brass stopper. Badaj flakon. The
poised among the decorative elements, you notice a familiar arcane engraving. This is a powerful magical item, capable of trapping and holding a creature. The sealed stopper suggests it is inhabited. Hmm. Znaczy, że możemy jakiegoś dżina stamtąd wyjąć? Dobra, co ja miałem w tym plecaku? Chyba same spisy, tak? Same książki różne. Mam ci sakwę alchemika. To na razie powiem, to na razie mnie odciąży. Okej, kolejny obłok pary. Pewnie oznacza więcej pułapek. Czy możemy strzelić do tego potykacza? Możemy. Au! Tego się nie spodziewałem. Swift as my feet can carry me. Ale to jeden sposób na rozbrojenie pułapki. A teraz zróbmy sobie krótki odpoczynek. I cóż, i... Watch how you go. There's a trap. Ostatni raz, jak będziemy potrzebowali się uleczyć, to już będziemy musieli zrobić długi odpoczynek. Okej, wygląda na to, że to są tylko zwłoki. Dobra. Czyli to jest tylko jeden potykacz. Rozbrójmy go. Co ci się stało? No, jakbyś był zamieniony w kamień. O, tu było przejście, nie zauważyłem. Dobra, i co my tu mamy? Tutaj wygląda na to, jakbyśmy nic nie mieli, ale przejdźmy się. Momencik. Wcięta ręka. That same ship was at Moonrise Towers, if I'm not mistaken. O. Znaczy, że jesteśmy w interesującym miejscu. Dajcie mu się przywitać. Looks like those two are about to fight. Hyros? Wysłannik Lorda Kamienia? Wysłanniczka dziewięciopalcej? No na to, że nie znam żadnego z nich. Może nie powinniśmy się wtrącać? Wiecie co? Nie. Wtrąćmy się. Wczytam i zobaczmy, czy będą nam w stanie coś powiedzieć, zanim skoczą sobie do gardeł. Ewidentnie jedna strona tam ma przewagę. Może trochę wyrównajmy szanse. That same ship was at Moonrise Towers, if I'm not mistaken. Looks like those two are about to fight. Nobody messes with the Stone Lord rattling. Nine Fingers sent her love, asshole. Your Stone Lord's a dead man walking. You, help me kill these asses. The guild will sprinkle you with gold. Ej, może rozstrzygniemy to słowami, na przykład w konkursie obelg. Are you serious? A pacifist in Baldur's Gate.
Nobody's leaving this place alive, cock. No i wszyscy się na nas rzucili. Dobra. To nie było dobre. A zobaczmy, co jeszcze mamy tam, jakie opcje. Very well. That same ship was at Moonrise Towers, if I'm not mistaken. Ci zdecydowanie. Looks like those two are about to fight. Oberwią, jeżeli im nie pomożemy. Nobody messes with us. Not you. Help me kill these asses. The guild will sprinkle you with gold. Lord Kamień wydaje się być bezpiecznym wyborem. Troszkę łupów by się przydało, wchodzę w to. Pick the wrong side, cock. Slice them! Slice them now! Osobiście nie daję im szans na to, żeby z naszą pomocą, żeby udało im się przeżyć. Powiedzmy, że wybrałem stronę, która da nam więcej doświadczenia. Dobra. Powiedzmy, że odepchnę cię od tej pani, żebyś nie stanowił jej zagrożenie, żeby mogła rzucić czar. I spróbujemy ciebie też odepchnąć. Chociaż na niego mamy większą szansę trafienia. Dobra, spróbujmy. A nie, ścieżka... Nie, mamy. Dobra. Żowe oko rzuca znak łowcy. Nie reagujemy. Nie daje im dużych szans, że jeszcze będą w stanie zranić Jaheira. Trzeba przerysować żywiołaka. Podejdźmy trochę dalej. Zobaczmy innych, na przykład żywiołaka ziemi. ...126 punktów zdrowia. To całkiem nieźle. Jaheira, znaczy... Serduszko, najpierw tutaj skocz. Możemy przywołać strażnika wiary. Musielibyśmy się zbliżyć. Jeszcze bliżej. Dobra, przywołajmy tutaj go. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, ty Jaheira na razie schowaj się tutaj. Jak towarzysz. Tutaj go przywołałeś. Dobra. Mieliśmy chyba jakiś olej z guby maga, tak? Tego, co mi się przypomina.
Albo możemy coś innego zrobić, na przykład zamęt. Zamęt brzmi jak ciekawsza opcja. Trzech zamęciliśmy, świetnie. To możemy jeszcze dać leczonko, powiedzmy, drugiego poziomu Jaheirze. Raz zmiana na miecz. I stań gdzieś tutaj, powiedzmy. Niedobrze. Nie myślałem, że aż tak daleko będzie w stanie dojść. I zapomniałem, że zamęt wymaga koncentracji. Magiczny pocisk na cele 6. Nie! Wszystko na co cię stać? Lodowy nóż? Znak łowcy, koncentracja. Sejsmiczny toast. Twoje ręce spadają na istoty w pobliżu z siłą kamiennej lawy pchającej o 3 metry, wywołując drżenie. Było ciekawe. A tutaj? Okej, trochę go odepchniesz naszego. Dobra, koncentracja przerwana, fajnie. Ludzie z Kildi są beznadziejni. Dobra. Podejdź tędy. Spróbuj się nim zająć. Ładnie. Łowcy. To ci dużo nie da. Dobra. Jaheira. Nie dałem ci grupowego leczenia? Coż za porażka. Fajnie byłoby się jego pozbyć. Pachnij go. Powinnaś go zabić. Ładnie. I na razie tyle. Ty... Masowe kojące słowo. Ty jego za chwilę użyjesz. Teraz... Ją trzeba by też się zająć. Wygląda na to, że niedługo może sprawić nam jakieś problemy. Dobra, to może Bart się tym zajmie. Dobra.
Grad Cierni. Możemy przeciwzaknąć. Dobra. Próbujmy ich przestraszyć. Świetnie. Bierz z powrotem broń. Chociaż chyba nie masz już punktów akcji na to, tak? Zapomniałem masowego leczenia użyć na posępnej. Gdzie jest nasz miecz? Nie widzę go. Tu jest. Dobra, nie masz akcji, żeby to zrobić. Dobra. Odbiegnij jeszcze trochę. Ładnie. Przeciw zaklęcie. Podejdź do tego maga. Nim się zajmij. To były wielokrotne ataki? Okej, okay, nie zauważyłem. Przynajmniej jest powalony. Dobra. Zawiście im trochę obrażeń, fajnie. Teraz może Will tutaj podejść i go prawie dokończyć. Dobra. Teraz do przodu. A ty, Jaheira, wal im sztuczkami. Chociaż tak zaraz będziemy mieli długi odpoczynek, to... Co robi księżycowy promień? Naturę. Okej, okay, nie wiedziałem, że to jest obrażenia. W trakcie tam... naturę. Koncentracja przerwana od razu, oczywiście. Dobra. Możemy wypróbować naszą nową sztuczkę. Zajadliwe szyderstwo. Co powiedziałeś? Ciemny jak... No, nie zauważyłem. Ciemny jak beczka dziegciu. Okej. Okay. Będę częściej korzystał z tego czaru. Bach! Już mi się podoba to przeciwzaklęcie. Dobra, dokończ tego maga. Tym razem się nie powalił. Dobra, nie potrzebujemy go odrzucać, po prostu strzelamy go. Good stranger. Someone to try to slink away rather than get involved. They wouldn't earn the gratitude of the guild. Doświadczenie. Szukałem akurat doświadczenia.
Miało było pomóc. To właściwie kogo zabiliśmy? A new flavor of scum that's been muscling in on our business. Agents of the Stone Lord. Lord Kamen, nic mi to nie mówi. Lucky you. He's a newcomer to our delightful underworld. And he doesn't play nice with others. Co jego ludzie to robili? We think the Stone Lord and his cronies are in league with the absolute cultists. This little operation here certainly suggests so. They were shifting something valuable by boat. But that something belongs to the guild now. Błąd, to należy do mnie. Coś mi się należy za pomoc. Of course. The guild always rewards good work. Now scram. Okej. Okay. Co jeżeli szybko zejdziemy na tą łódź i sprawdzimy, co tu mogli mieć rzeczywiście. Okej, okay. Pasożyty zarekwirujemy. Nie chcę mi się czytać. Szczęście się nie obrażają, że łupimy statek. Dobra, w każdym razie jeżeli współpracowali z Absolutem, to dobrze, że ich wytępiliśmy. Okaz pasożyty. Zarekwirujemy. Dobra, czy wy coś mieliście ciekawego? Ty nie zawiedź. Gildia odkrywa twoje poczynania nadrzego. Lord Kamień osobiście zażąda, abyś pozbył się wszelkich gości. Słyszałem pogłoski, że twoja ekipa z doków zaczęła wątpić w opowieści o możliwościach Lorda Kamienia. Zabezpiecz naszą przesyłkę, a nie będziemy musieli przyjść osobiście na demonstrację. Okej. Okay. Jeden z nich upuścił broń. Zgniatacz zwłok. Młot dwuręczny. Nie będziemy go używać. Dobra, to tyle. Reszta drużyny nam awansowała, ale niestety już nie mam czasu na to. Więc zajmiemy się tym w następnym odcinku. Zatem to już chyba wszystko, jeżeli chodzi o eksplorację. Więc udamy się do, jak to się nazywa? Do Smoczej Przeprawy. Zobaczymy, co tam nas czeka. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.